Ekoenergia Silesia jest partnerem Europejskiego Forum Przyszłości, które już za dwa dni na Stadionie Śląskim, gdzie obecnie się znajdujemy. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z prezesem zarządu Ekoenergia Silesia, panem Marcinem Kozikiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Może zacznijmy od tego, panie prezesie, czym zajmuje się spółka Ekoenergia Silesia? Ekoenergia Silesia jest spółką córką w grupie kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Jesteśmy spółką otoczenia biznesu. Zarządzamy dwoma parkami technologicznymi, park Wodobezpieczeństwo i park Efektywność. Posiadamy również w swoich zasobach, w swoich aktywach ekocentrum, centrum naukowo-badawcze zlokalizowane w Goczałkowicach Zdroju. A jakimi działaniami, jeśli wspomniał pan o parku technologicznym, wyróżnia się właśnie park technologiczny Ekoenergia Silesia? Ostatni czas, panie redaktor, to ogromne zmiany w otoczeniu biznesu, w gospodarce rynkowej, między innymi spowodowane pandemią koronawirusa, ale również działaniami Unii Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu, wprowadzeniu przez Komisję Europejską polityki Fit for 55. I to jest ogromne wyzwanie dla Ekoenergii, któremu chcemy tutaj podołać, chcemy aktywnie uczestniczyć w zmianach gospodarczych województwa śląskiego i przede wszystkim stawiamy właśnie na tą efektywność energetyczną, zarządzanie energią, zarządzanie wodą. Spółka pragnie aktywnie włączyć się w implementację do gospodarki województwa śląskiego odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z naszą spółką matką, z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów planujemy budowę farm fotowoltaicznych na aktywach nieprodukcyjnych GPW. Jednym z takich projektów, nad którymi dzisiaj pracujemy, to jest projekt aplikacji Meteo dla mieszkańców województwa śląskiego, radar dla Śląska. Czym to jest spowodowane? Tak? Jest to spowodowane tym, że w okresie wiosennym, letnim mieszkańcy województwa śląskiego często narażeni byli na gwałtowne gradobicia, ulewne deszcze, burze. To jest ogromne zagrożenie dla mieszkańców województwa śląskiego, stąd też spółka sięgnęła po nowoczesną jednostkę radarową, którą mamy zlokalizowaną właśnie przy zbiorniku w Goczałkowicach i dzisiaj nasi pracownicy pracują właśnie nad tą aplikacją, która ma chronić mieszkańców województwa śląskiego przed tego typu zjawiskami meteo. A jakie nowoczesne projekty są aktualnie realizowane w parkach technologicznych, oprócz tych, które już pan prezes... Tak, tutaj wspomniałem, czyli aplikacja dotycząca zabezpieczenia mieszkańców województwa śląskiego w obszarze meteo, to są farmy fotowoltaiczne. Chcemy też również w ramach działalności parków przy Żeliwnej 38 zwiększać możliwości najmu powierzchni przez spółki małe, średnie przedsiębiorstwa. Dzisiaj spółka Ekoenergia, mimo tej pandemii, można powiedzieć, przeszła taką suchą stopą przez ten ciężki okres COVID-19. Pomogliśmy oczywiście naszym najemcom, którzy mieli pewne problemy finansowe, ale dzisiaj mamy pełne obłożenie w naszych parkach technologicznych. Mało tego, są przedsiębiorstwa, które ustawiają się w kolejce, aby u nas właśnie zlokalizować swoje przedsiębiorstwa. Jeśli parki technologiczne, to z pewnością współpraca także ze środowiskiem naukowym. Jak przebiega ona, jeśli chodzi o Ekoenergię Silesia? Zdecydowanie tak. U nas w Ekoenergii Silesia funkcjonują dwie rady naukowe. Rada naukowa przy parku Woda i rada naukowa przy parku Efektywność. Dzisiaj z Radą Naukową Parku Efektywność pracujemy nad projektem badania żywotności paneli fotowoltaicznych. Chcemy, aby taki ogródek badawczy był właśnie zlokalizowany przy naszej siedzibie przy Żeliwnej 38 i wspólnie między innymi z Uniwersytetem Śląskim pracujemy nad tym, aby taki projekt tutaj u nas w parku rozwinąć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ekoenergia Silesia to wsparcie przedsiębiorców małego, średniego sektora. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ta współpraca przebiegała bardzo dobrze. Jeżeli chcą Państwo lepiej poznać spółkę oraz to, co ma do zaoferowania, to zapraszam na Europejskie Forum Przyszłości.